W tym rozdziale będę pracował nad dopasowaniem pozostałej grupy materiałów, które znajdują się na skrzypcach, jak i na podłożu. I tak, zacznę od materiału, który jest powiązany z podstrunicą oraz strunociągiem. W tej sytuacji wystarczy wskazać dany obiekt i w zakładce materiały konkretny materiał, który jest zastosowany na obiekcie, zostanie wyświetlony, czyli materiał podstrunica. I tak, ja przejdę do ustawień sceny, zmienię na moją kamerę testową. OK. I generalnie chyba pozostawię w tym położeniu tą kamerę. Minimalnie przesunę w taki sposób. Dobrze. I powrócę do materiałów. Na początku wyrenderuję ten kadr i zobaczymy, z czym musimy się zmierzyć. Tak więc będziemy pracowali z ustawieniami materiału, jak i tekstury w taki sposób, aby zniwelować, powiedzmy, to ostre ziarno, które znajduje się na właściwie dwóch elementach, czyli na podstrunicy i strunociągu. Zatrzymałem na chwilę nagrywanie kursu i widzę, że w tym przypadku renderowałem obraz przez 48 sekund, właściwie Blender renderował. I tak, wynika to głównie z tego, iż dysponuję rozmytymi cieniami. Ja generalnie nie chcę przechodzić do świateł i modyfikować już tych ustawień i proponuję skorzystać z renderingu fragmentu danego kadru. Tak więc skorzystam ze skrótu 0 w odniesieniu do mojego widoku po lewej stronie. Przejdę do ustawień renderingu i zaznaczę w sekcji Dimensions opcję Border. Dobrze, zauważymy, że czerwona obwódka pojawiła się wokół kadru. My teraz możemy skorzystać ze skrótu Shift-B i wyznaczyć nową obwódkę i w tej sytuacji będę renderował tylko ten fragment obrazu. OK. I w tej sytuacji może umieszczę nowy render w slocie numer 2 i zobaczmy, ile czasu zajmie wyrenderowanie tego fragmentu. W tym przypadku było to 18 sekund. OK, przejdę do ustawień materiału i na samym początku skupię się na Diffuse. W tym przypadku pozostawię kolor, chociaż może właściwie wprowadzę troszeczkę bardziej ujednolicone wartości, powiedzmy 0,15 w odniesieniu do wszystkich trzech kanałów. Dobrze. I zwiększę intensywność maksymalnie do wartości 1 i skorzystam teraz F12. Widzę, że moje ziarno dalej jest dosyć mocno widoczne, a to oznacza, iż będę musiał przejść do ustawień tego ziarna, tak więc przechodzę do zakładki tekstury. OK, zwracam uwagę na kolor mojego ziarna i w tej sytuacji wprowadzę tutaj wartość niewiele większą niż wartość zasadniczego koloru, który jest zastosowany na materiale w sekcji Diffuse. Tak więc tam była wartość, zdaje się, 0,015, a tutaj wprowadzę wartość, powiedzmy, 0,035. Tak więc w tej sytuacji ziarno powinno nieznacznie odcinać się od zasadniczego koloru, który został zastosowany na materiale. Dobrze, 35. OK. I wprowadzę nowy render do slotu numer 3. Ziarno zostało wyrenderowane na powierzchni obiektu, aczkolwiek jest teraz o wiele subtelniejsze i możemy porównać z poprzednim renderem. Dobrze, i skupię się teraz na odbiciu specular, tak więc na razie powrócę do ustawień materiału i zmniejszę twardość do, powiedzmy, 45. Dobrze, i powrócę do tekstury. I na tym etapie proponuję utworzyć nową teksturę, która będzie kontrolowała specular na powierzchni tych dwóch obiektów. Tak więc wprowadzę do nowego slotu nową teksturę i będzie to tekstura proceduralna chmury. Wprowadzę odpowiednią nazwę, tekstura, powiedzmy, spek i podstrunica. Dobrze, na razie nie będę wprowadzał żadnych zmian, tylko po prostu wyrenderuję ją bezpośrednio w kolorze, czy też na kolorze mojego materiału i zobaczymy, jak się prezentuje. OK, tak więc widzę, że będę musiał zmodyfikować koordynaty tej tekstury. Tak więc przechodzę do mapowanie i wybieram, powiedzmy, global. Dobrze, i zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała sytuacja.
OK. I tak, skorzystam teraz z ustawień koloru. I w tej sytuacji wprowadzę wartość 1 dla wszystkich trzech kanałów. Dobrze, i obniżę powiedzmy gdzieś w okolice środka natężenia. OK, zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja. Dobrze, widzimy, że tekstura przechwytuje trochę żółtego koloru, aczkolwiek ten kolor pochodzi od światła, tak więc tutaj generalnie nic nie musimy modyfikować. I przejdę teraz do ustawień tej tekstury, czyli Clouds. I tak, tutaj zmodyfikuję wielkość, powiedzmy wartość 0,22. I zobaczę teraz, jak wygląda sytuacja. Dobrze, włączę rendering i podepnę teraz tą teksturę pod specular. Tak więc przechodzę do sekcji oddziaływanie i wprowadzam tą teksturę do specular. I rendering. Widzimy teraz wyraźnie, w jaki sposób szum oddziaływuje na odbicie specular i generalnie chcę, aby ten specular, powiedzmy, zajmował troszeczkę większą powierzchnię obiektu. Tak więc zwracam uwagę na twardość w kanale specular i wprowadzę wartość po przecinku 0,25. I rendering, i obserwujemy, jak będzie wyglądała sytuacja. Dobrze, tak więc w tej sytuacji widzimy, że specular obejmuje większą część obiektu. Skorzystam jeszcze z koloru i wprowadzę tutaj może wartość 0,2. No dobrze, tyle chyba wystarczy. Porównajmy teraz przed i po. I tak, właściwie skorzystam z okazji, iż dysponuję tym kadrem renderującym i dopasuję automatycznie materiał związany ze strunami. Tak więc jeśli chodzi o obiekty powiązane z materiałem podstrunica, to wszystko. Zaznaczę struny, automatycznie przyłączę się do materiału struny. I w tej sytuacji po prostu zwiększę intensywność oraz zmienię model specular na pierwszy od góry. I wprowadzę może wartość slope 0,2. I zobaczmy, jak będzie wyglądała teraz sytuacja. Wprowadziłem ciasny specular z racji tego, iż dysponuję cienkimi obiektami. Powinien on rozbłyszczyć struny na ich długości. I porównamy zaraz, jak to wygląda. Przed i po. I widzimy wyraźny specular na strunach, który znajduje się w dolnej części. Dobrze. Ja przejdę może do slotu numer 1. Właściwie zmienię na kamerę renderującą i na razie wyrenderuję całość i zobaczymy, jak to wygląda. Niestety zapomniałem, że mam aktywną opcję border, tak więc w tej sytuacji muszę ją wyłączyć i wyrenderować jeszcze raz. OK, tak mniej więcej prezentują się skrzypce i widzimy wyraźnie, w jaki sposób specular jest łamany w odniesieniu do tych dwóch obiektów, czyli podstrunnicy i strunociągu. Tak więc nie dysponuję tutaj zwykłym płaskim odbiciem specular, tylko pewną różnorodnością. I tak, my musimy teraz przejść do materiałów powiązanych z kołkami. I tak, ja w tej sytuacji po prostu skorzystam z kamera test w ustawieniach sceny. Dobrze. I trochę się oddalę w widoku po lewej stronie. Odnajdę moją kamerę testową. Dobrze. I właściwie może jednak skorzystam z F11. W widoku po prawej stronie. Skrót 0 w widoku po lewej stronie. I zaznaczę kołki i skorzystam z kropki na klawiaturze numerycznej. Dobrze, i się oddalę.
taki sposób i skorzystam teraz z UV Image Editor. Dobrze, przejdę do slotu numer 2 i skorzystam z F12. Dobrze, jestem z powrotem. Tak mniej więcej prezentują się kołki na tym etapie. Widzimy wyraźnie, że będziemy musieli zmodyfikować kolory, jak i odbicia na tych kołkach. I tak, ja na razie może rozszczepię widok po lewej stronie i wprowadzę Node Editor, gdyż wiem, że tekstura, która kontroluje te kołki, powiązana jest właśnie z systemem węzłów. Dobrze, Node Editor. Przejdę do edycji tekstur. Dobrze. I skorzystam z ustawień renderingu, border, shift B i wyznaczę nową ramkę renderującą. Ok, coś w tym stylu. Dobrze, i przejdę do slotu numer 3. Na samym początku zmodyfikuję sposób mapowania tekstury na obiekcie. Tak więc przejdę do ustawień tekstury, mapowanie, koordynaty, global. Dobrze. I tak, przejdę do Node Editor i skorzystam z pokrętła myszy, tak aby przybliżyć się do węzła. Środkowy przycisk myszy pozwala nam przesuwać się w tym edytorze. I tak, zwiększę wartość turbulencji do 7. I zobaczmy, jak teraz będzie wyglądała sytuacja. Ok, zobaczmy przed i po. I tyle wystarczy. I generalnie muszę teraz modyfikować kolory, które są powiązane z tą teksturą, czyli kolor numer 1 i kolor numer 2. I tak, ja w tej sytuacji znalazłem odpowiednie wartości, gdyż generalnie troszeczkę czasu zajęło mi dopasowanie tych dwóch kolorów w taki sposób, aby były one w miarę sensownie wyświetlane na kołkach. I zanotowałem sobie te informacje o kolorze, a teraz po prostu je wprowadzę. Tak więc w przypadku kolor numer 1 w kanale czerwonym powinna być wartość 0,048. W kanale zielonym 0,0225. I w kanale niebieskim 0,006. Dobrze. I kolor numer 2. W czerwonym 0,074. W zielonym 0,028. I niebieski 0,000. OK. I zobaczmy, jak teraz będzie wyglądała sytuacja. Tak więc przejdę może do slotu numer 4 i F12. Dobrze, tyle powinno wystarczyć, aczkolwiek minimalnie jeszcze pociemnię kolor numer 2, tak aby do siebie zbliżyć te dwie barwy. Dobrze, i przejdę teraz do ustawień materiału. I tak, skorzystam z modelu Blin, tak więc cały czas właściwie go wykorzystuję. Zwiększę intensywność odbicia specular do wartości 1. Aczkolwiek zmodyfikuję twardość do wartości 10. I tym samym całe odbicie specular zostanie właściwie rozprowadzone po większej części powierzchni obiektu. Dobrze, i skorzystam z F12 i porównamy zaraz, jak to wygląda. Tak więc odbicie specular powinno również wpłynąć na zmniejszenie kontrastu pomiędzy tymi dwoma kolorami. Ewentualnie zawsze możemy powrócić do tych kolorów i bardziej je do siebie przybliżyć. Dobrze, mi generalnie podoba się to, co udało mi się uzyskać. I przejdźmy teraz do materiału, który jest powiązany z detalami na końcu skrzypiec, czyli z guzikiem. Dobrze, tak więc ja w tej sytuacji może skorzystam z F11. I właściwie przejdę do widoku 3D, gdyż automatycznie, to znaczy gdyż ręcznie wprowadziłem tutaj UV Image Editor. Dobrze. Scalę te dwa okienka. I skorzystam teraz z kamera render. Chociaż może nie, właściwie powrócę do kamera test. I przejdę teraz na tył obiektu. Tutaj.
zaznaczę guzik i w tej sytuacji zaznaczam materiał, który jest powiązany z tymi detalami, które przytrzymują strunociąg. Dobrze, i skorzystam z F12. W tej okolicy skrzypce nie są doświetlone i wynika to z tego, iż światło wypełniające numer 1 znajduje się powyżej skrzypiec. Moglibyśmy je skopiować, przesunąć do tyłu i obniżyć tak, aby doświetlić ten obszar. Aczkolwiek nie na tym polega ten render, akurat w tej sytuacji. Trudno oczekiwać, aby wszystkie elementy skrzypiec były tak samo widoczne. Ja na tym etapie po prostu zmodyfikuję materiał, który jest związany z tymi detalami. I w tej sytuacji po prostu zmienię model odbić specular i zwiększę wartość intensywności do 1. Dobrze. Przejdę na slot 6 i wyrenderuję. W ten sposób udało się uzyskać ciaśniejszy specular i tym samym sugerujemy obecność metalu w tej okolicy. Dobrze, ja właściwie już wyrenderuję teraz całe skrzypce korzystając z CAM Render. Dobrze, i usunę border i zajmiemy się materiałem powiązanym z podłożem. Tak mniej więcej teraz prezentuje się nasz obiekt po dopasowaniu poszczególnych materiałów i widzimy wyraźnie, że największą korzyść dała nam edycja materiałów powiązanych z podstrunicą i strunociągiem. I nam pozostaje jeszcze tylko dopasowanie materiału podłoża. Tak więc zaznaczamy materiał bezpośrednio w widoku po lewej stronie. Przechodzimy do zakładki materiały. Ja w tej sytuacji nie będę modyfikował diffuse ani specular, tylko wprowadzę odbicie. Tak więc schodzę w dół. Sekcja Mirror aktywujemy i zwiększę wartość odbicia do 0,1. I wprowadzę render do slotu numer 2. I po wyrenderowaniu odbicie pojawiło się w podłożu, jednakże w tej sytuacji jest idealnie ostre. Dlatego ja proponuję troszeczkę zmiękczyć to odbicie, korzystając z sekcji Gloss w zakładce Mirror. Tak więc tutaj musimy wprowadzić wartość, powiedzmy, 0,9. I właściwie skorzystam z okazji, zaznaczę key light, czyli światło kluczowe. Ok, sprawdzam, co zaznaczyłem. Przechodzę do ustawień i zwiększę energię tego światła do 5. Tym samym troszeczkę bardziej oświetlę scenę. Przejdę z powrotem do podłoża i do ustawień. I wyrenderuję. W ten sposób prezentuje się nasz testowy render na tym etapie pracy. Widzimy wyraźnie, że odbicie na podłożu zostało lekko rozmyte i tym samym wtapia się w całą kompozycję. Po prostu nie rzuca się tak mocno w oczy. Poza tym możemy zauważyć, iż zwiększenie natężenia światła spowodowało większe natężenie specular na obiekcie. I możemy porównać te elementy z poprzednim renderem. Przed i po. Spoglądając zaś na strunociąg, możemy zauważyć, że odbicie specular przemienia się właściwie w lekkie zabrudzenie. Tak więc zauważyłem tutaj nieregularne odbicia. I generalnie na tym mi zależało. Zależało mi po prostu na tym, aby nie uzyskiwać czystych powierzchni, czyli po prostu powierzchni z idealnym odbiciem specular. I tak, w zależności od wymiarów naszego finalnego renderu, ten efekt może mniej lub bardziej rzucać się w oczy, tak więc jeśli będzie się za bardzo rzucał w oczy i będziemy chcieli go stonować, to po prostu przechodzimy do ustawień tekstury, która kontroluje specular i modyfikujemy wartości związane z kolorem. Dobrze? I tak, ja właściwie na tym etapie może jeszcze wykorzystam właśnie tą teksturę, czyli teksturę, która modyfikuje specular na strunociągu i podstrunicy, do tego, aby zmodyfikować specular na podłożu. Tak więc wskazuję podłoże. Dobrze? Widzimy, że w przypadku podłoża dysponujemy pojedynczą teksturą, tak więc klikamy na nowym slocie i zamiast tworzyć nową teksturę, wybieramy teksturę, która już istnieje, czyli tekstura modyfikująca specular. Text spec pod. Dobrze? Przechodzimy do oddziaływania. Odpinamy od kanału diffuse i podpinamy do kanału specular. Dobrze. I obniżamy wartość koloru.
Ja przejdę do slotu numer 3 i zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja po wyrenderowaniu. OK, po renderingu zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja przed zastosowaniem tej tekstury i po. I po zastosowaniu widzę wyraźnie, że po prostu oddziaływanie specular się zmniejszyło. I spróbuję zmodyfikować jeszcze parametr twardość. 0,1. I wyrenderuję jeszcze raz. OK, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Tak więc specular jest teraz troszeczkę większy, aczkolwiek bardziej stonowany. I ostatni eksperyment. Przejdę do ustawień materiału podłoża i po prostu zwiększę natężenie specular, korzystając z intensity. Dobrze, wyrenderuję jeszcze raz i zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądało. I ponownie jestem z powrotem. I widzę, że różnica przed i po jest właściwie nieznaczna, tak więc generalnie mógłbym zrezygnować z użycia tekstury modulującej specular w odniesieniu do podłoża. Aczkolwiek już ją pozostawię w tym miejscu. I właściwie jeszcze będąc w podłożu, z powrotem przejdę do mirror i zwiększę współczynnik odbicia do wartości 1, to znaczy 0,15. I porównam teraz, jak wygląda sytuacja z większym odbiciem. Tak więc generalnie tutaj poprawia się obszar, jeśli chodzi o odbicie, ale właściwie nie zależy mi aż tak bardzo na tym odbiciu w tej okolicy. Widzę, że automatycznie lekko rozjaśniłem podłoże, tak więc po prostu skorzystam z wartości, którą przyjąłem już wcześniej. I tak to na razie pozostawię. I tym samym, jeśli chodzi o dopasowanie materiałów w odniesieniu do naszej sceny, to tyle. W kolejnym rozdziale zajmiemy się już renderingiem, właściwym renderingiem. Tak więc zapraszam.